Witam Was, kochani. Dzisiaj pokazuję Wam różnicę, jak wygląda twarz na poduszce, kiedy śpimy na tradycyjnej poduszce. Zobaczcie, co się dzieje ze strefą policzka, jak mi się umiażdży tutaj wszystko. Tutaj tego dalej jakby nie widzimy, bo jest część twarzy też zagnieciona. I co możemy zrobić, żeby nie kreować sobie w nocy takiego wizerunku, nie zagniatać twarzy i nie robić sobie tak zwanych zmarszczek sennych. No oczywiście tutaj pokażę poduszkę swojej produkcji, czyli poduszkę Bye Bye Wrinkles i pokażę Wam różnicę, jak wygląda twarz na takiej poduszce. Jak widać, tutaj się nic nie zagniata, także jest to rozwiązanie cudowne dla osób, które śpią na boku. A oczywiście ta większa poduszka, czyli ta, na której w tej chwili leżę, to może być poduszka wykorzystywana samodzielnie, jeżeli ktoś nie lubi spać wysoko, ale może być też wersja mini, czyli taka mniejsza, i kładziemy sobie ją na zwykłej poduszce i ona nam po prostu daje podobną pracę, czyli nie będziemy stykać, jak widzicie, nie dotyka się twarz bezpośrednio, jest ona niższa i mogę sobie wygodnie spać na swojej poduszce, czy to tradycyjnej, czy na poduszce profilowanej, takiej ortopedycznej, to już wedle uznania, kto jak woli. Także mamy dwie wersje, wersja mini i wersja classic, którą tutaj przed chwileczką pokazywałam. Wersja classic jest troszeczkę wyższa i jest grubsza, natomiast wersja mini jest mniejsza i jest po prostu płytsza. Cieńsza. Także mam nadzieję, że zobaczyliście, jaka jest różnica i no, nie będziecie chcieli, podobnie jak ja, miażdżyć twarzy podczas snu, jak na właśnie takiej tradycyjnej poduszce. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, pa, pa.